nic nie mówię, ale mam rybę. Ty brzanę masz. No. Poczekaj, czas ściągnąć klipsa. Dobra. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Dzień dobry. Cześć. Witamy wszystkich na kolejnym filmie, tym razem świątecznym na kanale Matrixa. No, mimo życzenia chciałaś złożyć. A no tak, przede wszystkim wszystkiego dobrego, moi drodzy. Spotykacie się teraz pewnie przy biblijnym stole, jest świątecznie. My, mimo tego, że pogoda dosyć październikowo-listopadowa, nastroje mamy już świąteczne, co nie, Marcin? Bardzo, powolutku. Bardzo świąteczne, nawet myśleliśmy, czy tego karpia na święta nie złowić, ale ryb nie jemy. Więc wymyśliliśmy sobie taki mały challenge, czyli złowienie brzan. Tak. Jak nie będzie brzan, to po prostu zobaczymy, co kanał Ulgi kryje w dzisiejszym. Jakie tajniki przede wszystkim, jakie ryby. Łowimy przede wszystkim dzisiaj wesoło. Chcemy, żeby było też, żeby Marta spróbowała federa. Dokładnie. Ja spróbuję tyczki. Chcemy, żebyście też się przy tym trochę po prostu pobawili, trochę coś się nauczyli, coś zobaczyli. Zobaczymy, czy nam ryby dopiszą, bo mówię, dosyć mamy ukierunkowany bardzo cel, czyli brzana. Teoretycznie miejsce mamy fajne, tak? Tak. Wydaje mi się, że powinny być te brzany, ale wiadomo, jak to jest z rybami. No tutaj jak dużo rzeczy, czynników nie zależy od nas, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jeszcze tylko dodam, że tak, my już jesteśmy troszeczkę po sezonie zawodniczym, więc tak. Jedziemy na grubo. Na grubo. Odpoczywamy. Marta praktycznie na stopa. Ja nawet sobie pozwoliłem na dwa federy, to już nie pamiętam, kiedy łowiłem. Wy odpoczywacie na kanapach, my odpoczywamy na rybach. Wy się bawicie, a my ciężko pracujemy. Tak więc nie przedłużamy, zapraszamy Was do świątecznej edycji. Dzięki. Ja już dostałam swój pierwszy prezent od Mikołaja. Zobaczymy, co tutaj mamy. Pozwoliłam sobie już otworzyć tak zwany unboxing. Oczywiście tutaj wszystko dobrze zapakowane. Pierwsza paczuszka. Coś niezbędnego wręcz na łowienie w dzisiejszych warunkach, czyli nasza hakówka. Za chwilkę sobie ją przepuszczę, aby tylko te najfajniejsze, takie najdorodniejsze, najzdrowsze, że tak powiem, robaczki nam zostały. Jokers.
On jeszcze jest chłodny, troszkę musi teraz dostać temperatury i ożyje. No i klasycznie kaster, którego za chwilkę będę płukać, żeby nie śmierdział nam, No i z racji tego, że przyjechałam tutaj po wielkie ryby, mianowicie mam nadzieję, że będę łowiła tutaj naprawdę piękne brzany, biały robak. Przede wszystkim białego robaka otwieram i daję na sitko. Dzięki temu robaki będą się czyścić i wycierać. I na przykład, jeżeli stwierdzę, że będę chciała na przykład nie kleić robaki ze żwirem, co możliwe, że w dniu dzisiejszym wypróbuję na tym łowisku, to zdecydowanie lepiej te robaki się będą kleiły. O. I one teraz sobie będą się wycierać na tym sitku. Czyścić takich właśnie, tutaj mają taką... taką posypkę, że tak się wyrażę, którą mnie są obtoczone i za chwilkę one będą wyczyszczone. Wtedy będę mogła sobie te robaki pokleić ze żwirem i będą dobrze się łączyły i kleiły. Dobra. To tyle. Ja się biorę do roboty. Jeśli chodzi o zanętę w dniu dzisiejszym, to przygotowałam sobie glinę rzeczną zwiążącą i tutaj na start właśnie, jeżeli chodzi o te główne kule, zrobiłam kule tylko i wyłącznie z samym jokersem, no i garstką, dosłownie garstką kastera. Tutaj są mocno sklejone te kule, natomiast bez bentonitu, a do kubka klasycznie. Konsystencja zdecydowanie bardziej tęga, zdecydowanie więcej tego robactwa. Tutaj dałam kastera, jokersa, hakówkę i właśnie sobie docinam jeszcze białego robaka. Planuję łowić brzany. Oczywiście, kanał ulgi w Opolu. Aktualny okres jest taki, że te brzany biorą. Mam nadzieję, że skuszą się na mojego białego robaka. I do kubka robię to zdecydowanie bardziej tęgie. Tutaj mam rzeczną, zwiążącą i z bentonitem. I będę starała się to naprawdę mocno skleić, żeby te kulki tam troszkę dłużej stały. No i przede wszystkim uciąg dosyć mocny jest, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. I te kulki zdecydowanie bardziej dorodne są niż te, które rzucam na dnia głównego, gdzie będę robiła właśnie dywan. I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating round the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build frosty the snowman and dance along with the Christmas. Jeżeli chodzi o brzany, to brzany, tak jak powiedziałam wcześniej, lubią białe, grube robaki. Ja już tutaj chwilkę łowię, no niestety tych brzan nie ma póki co, dlatego myślę, że dobrze pokleić w tym momencie robaki, może w jakiś sposób je zwabię. Tutaj mam przygotowane 1,5 litra żwiru, już sobie odsypałam równo 1,5 litra. Teraz tutaj do litrowej miarki daję litr białych robaków. Już wyczyszczonych. Te robaki tutaj są, no widać zaraz, że wyglądają na takie, tak powiem, no, czyste. O, i litr robaków do żwiru. Mieszam. I co istotne, przed dodaniem kleju zwilżam sobie
też wir z robakami. Dobra, najważniejsza rzecz. Zanim będę mieszała robaki z klejem i żwirem, to zakładam rękawiczki, bo później to jest masakra, jeżeli chodzi o to, jak się obklei ta ręka cała ze żwiru, cała z robaków i tego porządnie nie wymieszam. Dobra. Do miarki daję sobie setkę kleju, 120 dokładnie, gumy arabskiej i mieszam. Dokładnie trzeba wymieszać robaki ze żwirem i z klejem. O, już powoli czuję, że zbijają się razem, ale będę musiała na pewno dobliżyć troszkę. Dobra, ja już mam gotową mieszankę, że tak się wyrażę, białych robaków ze żwirem i z gumą arabską. Tutaj mocno trzeba dobić. Co istotne? Na pewno bardzo przydatne w taki sposób, żeby ręka nie była obklejona w trakcie robienia kulki z białych robaków. Skrobia ziemniaczana. Po prostu mieszamy sobie, maczamy sobie dłoń w skrobie ziemniaczanej i dopiero wtedy wkładamy sobie rękę w białe robaki z klejem i z gumą arabską i z żwirem i po prostu formujemy sobie kuleczkę, żeby nie oblepić sobie całej ręki. No bo przecież jak mówimy, no nie mówimy zazwyczaj w rękawiczkach, tylko właśnie bez rękawiczek i w tym momencie właśnie skrobia ziemniaczana pomoże nam po prostu utrzymać tę rękę w czystości. No cóż, widzę, że brzany nie za bardzo chyba im pasuje nasza czapka Mikołaja, wręcz zaraz zdejmę, a za to bardzo odpowiada uklejką, bo jest ich no bardzo dużo, multum rzekłbym. Nie pomagają praktycznie żadne sztuczki, w tej chwili już łowię z samą czystą praktycznie gliną, przenęciłem się na drugą linię, zrobiłem drugą linię. Tam troszeczkę jest ich mniej, ale ewidentnie też nie pasuje to brzano, bo jakby były brzany, nie byłoby uklejek. One po prostu są tak duże ryby, że wygoniłyby je po prostu. Same smakołyki, kastery, konopie. Próbowałem już klejonych robaków, podszedłem tam, podkradłem Marcie troszkę tych robaków, bo to nie smuży, bardzo ładnie to opada do dna i tam przy dnie zaczyna pracować. No niestety na naszą niekorzyść jest jeszcze słońce, troszeczkę późno zaczęliśmy, ale no niestety nagrywki mają to do siebie, że no rano jest bardzo ciężko nagrywać, po prostu nie ma tego światła, tak? A te ryby, że tak powiem, tu w kanale, on jest bardzo mocno prześwietlony, nie jest za głęboki, bo jest około 2-2,5 metra maksymalnie, ale woda jest bardzo czysta i te ryby po prostu się płoszą. Taką mam teorię. Myślę, że po południu coś uda się, mam nadzieję, coś złowić, bo jak nie, no to zostanie po prostu, mówię, same uklejkowe Eldorado. Na zawodach jakbym był, to już na pewno bym te uklejki łowił, albo okonie, które wiem, że tu pod nogami są. Co do brzan, pracuję nad łowiskiem, donęcam, bo mówię, taka chmara jest uklejek, one po prostu z dna żerują, że podejrzewam, że co tam jest niewrzucone, jaka ilość robaków, to jest po prostu wyjadana, więc żeby coś tam dla tych brzan było, nawet pomimo tego, że ich nie mam, co półtorej godziny 5-6 wałeczków idzie do wody, tak żeby po prostu jak przyjdą, żeby miały cokolwiek zjeść. No. Walczymy dalej. Może faktycznie tych brzan nie ma, po której tutaj przyjechałam razem z Marcinem, no ale coś się w tym łowisku dzieje. O, no i przepłynięcie i zaraz te uklejki
na kiju są. Oj. Fal start. Te uklejki na kiju są. Raz mniejsza, raz większa. Najważniejsze, że nie jesteśmy na zerze. Może faktycznie te brzany przestały brać w tym okresie. Może faktycznie troszkę za późno zaczęliśmy łowić, ponieważ słyszeliśmy, że faktycznie tutaj naprawdę tych brzan w tygodniu no dużo połowiono. No ale niestety nam to nie było dane. Ale nie poddajemy się. No jeszcze troszkę łowienia nam zostało. Kombinujemy, próbujemy. Cały czas coś zmieniamy, żeby tylko dostać się do tych brzan. No zobaczymy. No. Fajnie by było, ale tak czy siak uważam, że póki co i tak bardzo dobrze nam tutaj idzie. Te drobne ryby są. Kurczę, ale mnie zaskoczyła. Spałem już. Prawie spałem na fotelu. Pięknie słoneczko nam przygrzewa, bo to chyba pamiętajcie, że grudzień mamy, prawda? Ta czapka jest tylko dla niepoznaki i śnieg też tutaj nam kamerzysta to popsuł. Marta zresztą potwierdzi. Wczoraj jeszcze śnieg leżał. Słuchajcie, wycieniłem się, bo stwierdziłem, że za późno po prostu zaczęliśmy łowić. I te brzany po prostu widzą brzyłkę, więc założyłem cienki zestaw 0,13 na przyponie, co tutaj uważam, że jest bardzo cienko. Bo po prostu jest mocne słońce, ta woda jest prześwietlona. Zobaczcie, też stoję wyżej na koszu, bo tu jest dużo kamieni, a brzany wiem, że bardzo lubią uderzać w brzeg. A chcę tego uniknąć. Czuję, że ona kopie. Mam nadzieję, że to jest brzana, bo zdenerwuje się jak złowię leszcza. Ale myślę, że to brzana będzie. I co ciekawe, pozbyłem się tam też uklejek, bo mówiłem wam chyba o tym. Wykorzystałem Marty klejone robaki. Czysta glina, nie dałem w ogóle spożywki. I tutaj też za namową jest brzanka. Jest brzanka, nie jest duża, ale jest. Ale jest. I za namową po prostu nie dawałem spożywki. Sama glina z robakami. Nie przerzucałem, czyli byłem bardzo cichutko. I jest. Zobaczymy, czy się uda wyjąć. Pokaż się. A taka wymiarowa pewnie, z 50 ma. Tu zestaw z feder gumą, dlatego pozwoliłem sobie założyć cieńszy. Jest! Kurczę. Udało się. Poprawię czapkę, żebym ładnie wyglądał. Jest! No, nawet fajna. Słuchajcie. Kurczę. Ale potężna mięśnie. Kurde. Super. A zaraz jak ładnie wpięta, może to zobaczymy. I tak jak powiedziałem, zobaczcie. Pineczki. Same pineczki i cichutko i cienki zestaw. I udało się złowić. Pięknie, ale jestem zadowolony. Pak. Mega rybka. Mega rybka. Piękna brzanka. Widziałam, Marcin, że brzany złowiłeś, a ja cały czas takie malutkie rybki, nie mogę się dorwać do tych brzan. Nie no, ale pięknie biorą klejki, tak no, więc... Co prawda, łowię w tempo, naprawdę, jeżeli chodzi o ilość, to myślę, że tutaj mogę cię deklasować, no ale jednak brzana to brzana, po to przyjechaliśmy, nie? No powiem ci, że tych uklejek naprawdę jest no mega dużo, ale nie wiem, czy widziałaś, tak? Ja
podkradłem ci tych klejonych robaków, super sprawa, przede wszystkim nie wabią mu klejek. Brzana złowiona, zobacz, spod drugiego brzegu praktycznie i długo, wiesz, długo bardzo czekałem. Zresztą chcesz spróbować? No zobacz, jakie to jest fajne łowienie, zobacz. Możesz sobie usiąść. Ale to będzie mój pierwszy raz. Zobacz, możesz sobie usiąść i możesz sobie siedzieć. Masz, siadaj. Próbuj, ale to zresztą... Musisz mi pokazać podstawę, ponieważ no ja łowiłam na fidera może dwa razy. Nie takim profesjonalnym sprzętem, to jest totalnie dla mnie wszystko nowe, więc tutaj jakby... W ogóle wytłumacz mi proszę to... Totalnym laikiem jestem, więc proszę, dawaj. Najważniejsze to jest tak, zarzucić i czekać. To co wyszło po dzisiejszym naszym mówieniu, to jest zarzucić i czekać, bo mam wrażenie, że te ryby po prostu za duży ruch jest, to się po prostu zwyczajnie płoszczą. Szczególnie teraz, jak mamy mega, mega słońce, to jest mega prześwietlone. Uważam, że te ryby są po prostu, wiesz, ostrożne. To na jakbyśmy, pewno. Myślę, że jakby gdzieś tam, powiedzmy, pod czarówkę, jak już tego słońca tyle nie ma, to jest dużo... Albo wcześnie rano, albo właśnie tak już pod wieczór. Tak, a dlaczego te ryby wtedy biorą? Bo po prostu one nie są tak ostrożne, nie jest tak woda prześwietlona, wiesz, one nie są, nie widzą tak dokładnie, wiesz, bo jak założysz grubą żyłkę, to one po prostu też to, wiesz, wyczują. Są ostrożne przede dużo wszystkim, są ostrożniejsze, tak. Płoszą się przede wszystkim, wiesz, na przykład na branie czekaliśmy ponad 20 minut, koszyk leżał w wodzie i dopiero ryba wzięła. Nie było tam żadnego przerzucania i to ciekawe właśnie, ale tego nie może być uklejek, tak? Więc to fajnie właśnie z tymi robaczkami, super to wyszło. No ja donęcam cały czas, ale niestety te uklejki tam nie... No niestety one jak już są kupione, te ukleje tam za dużo jest, uważam na... A też mi się wydaje właśnie, że ja jednak głowę blisko, nie? I jednak ten dystans, ja na te 13 metrów głowy, tutaj troszkę to ludzi się też jakby no kręci cały czas. Troszkę tam dalej jest z drugiej strony ciszej, jest spokój. To też pewnie wpływa na to, nie? Że ta brzana jednak... To jest ja bym taka... ci proponował na razie poczekaj, bo już parę minut, wiesz, zestaw leży. Jest szansa, że nie ma uklejek przede wszystkim. Ja jak widzę, że nie lubię uklejka, to już wiem, że to jest dobry prognostyk, że coś tu może po prostu podejść, tak, że ta przynęta czeka na tą po prostu brzanę. One prawdopodobnie, wiesz, jak to brzana, one wędrują wzdłuż koryta, wzdłuż pewnie tam są takie kamyczki, jak gruntowałem, bardzo fajnie to było wyczuć na plecionce. A jakie to dno jest właśnie tam dalej? Bo ja na bardzo równo jest, no i kamyczki są małe, wiesz, właśnie tam, gdzie zestaw jest położony, są takie jakby małe kamienie, są takie, że masz kawałek troszkę kamieni, później masz żwirek, bo to czuć na, wiesz, na gruntowierzu. Kamyczkę on tak podskakuje, tak? Jakby tak, wiesz, bo on się tam zahacza, a po żwirku to on po prostu bardzo łagodnie sobie przechodzi. Więc to takie rzeczy można wyczuć. A ja to chyba zaraz pójdę i sobie połowię uklejek. Dawno na tyczki nie łowiłem. Odświeżysz troszkę. No, jakby coś się działo, to krzycz. A jak zaraz wyjmiemy jakieś było branie, to ci pokażę, jaki jest zestaw. Dobra. I sobie zarzucić. Na pewno na lewą wędkę, bo lewą wędkę mamy bliżej. Tu, gdzie trochę uklejki przeszkadzały, natomiast prawą zostawiamy. Prawa nam dała brzanę, prawa jest na drugi brzeg i szczerze mówiąc pod drugim brzegiem i po prostu czekamy. Dobrze. Czekamy tam, żeby coś sobie... Czyli jak będzie coś się działo ze szczytówką, po prostu podnieś wędkę. Tak. A ja... Tyle akurat podstaw znam, więc to czekam idę w takim razie. Czy złowię uklejkę. Jasne. Nie wiem, czy dam radę. Na pewno dasz radę. No. Ale jestem ciekawa, czy cokolwiek mi się tutaj... Znaczy, no, ja mam przyszłam na gotowe, że tak powiem. Mam nadzieję, że tylko po prostu szczęście mi dopisze. O kurde. Ej, bo coś mi się rusza tutaj. Czekaj, to chyba ukleję. Ja nic nie mówię, ale chyba mam rybę. Ty brzanę masz. No. Poczekaj, trzeba ściągnąć klipsa. Dobra. To jest mój pierwszy raz na fidera, więc muszę tutaj jakby... Czekaj, ja ci muszę przeasekurować, troszkę mi tu Marcin pomoże z jego sprzętem, bo wiecie, no. Wiesz, bo ja dobra. Nie używam hamulca. Jasne. Dobra, ciągniemy teraz. Normalnie tak jakbym na maczówkę ciągnęła, nic, żadne jakieś... Wiesz co, nawet możesz próbować pompować, wiesz? Czyli o. No, ty tak jak na macza, o. Ja już powiem ci. Boże, jakie to jest piękne. Żeby ci do klipsa nie doszło. Dobra. Ja muszę ci tu przypilnować, bo trzeba... No bo jak jest na klipsie, tak? I jak dojdzie do klipsa, jak nie zdążysz zdjąć... Tak, to wiem. To się zerwie po prostu. Tak jest. Ale...
Branie było chociaż? Tak, ja tak patrzę, coś mi się rusza, że tak powiem, ale no przyszłam na gotowe, o kurczaki. Właśnie, to już jest na pewno widać, że to jest brzana. Tak. Przyszłam na gotowe, ale no widocznie szczęście. Jeszcze kawałek jest, jest. Weź spróbuj jeszcze, no podkręcaj, bo boję się, żeby ci nie dojechało do tego, wiesz? Nie, ale tak, czekam. Troszkę, że podkręciłam, zobaczymy. O, tak jest, tak i ten. Ona ma bardzo charakterystyczne, wiesz, na tyczce tak nie czuć. Nie. Ona ma takie mocne, wiesz, tąpnięcia, tym bardziej, że zestaw masz z plecionką, tam niby jest feder guma, ale czuć takie mocne są tąpnięcia, to trzeba ale właśnie... Ale zupełnie inaczej się holuje brzana na tyczce niż na fiderze, naprawdę, to jest... Ale ja powiem szczerze, że coś pięknego. Tym bardziej taką, wiesz, mamy piękną zimową scenerię. Tak. Słońce mnie tu razi. Ale nastroje świąteczne. Super. Możesz troszeczkę nawet podkręcić hamulec, jeszcze ci go troszeczkę delikatnie, wiesz, bo ja holuję najczęściej na wolnym biegu, więc mi jest, wiesz, zdecydowanie łatwiej. O, możesz tak holować, wiesz, żeby ona też po kamieniach gdzieś nie poszła. Bo ja to troszkę, no macza się inaczej łowi, nie, na maczówkę generalnie. Więc... Jak robię jakieś błędy, to musicie mi wybaczyć, bo już to jest mój pierwszy raz, więc... No ale będzie fajna ryba. Tak. Ale w sumie wiesz, na twoje robaczki klejone, świetnie są zrobione. Będę to, dobrze nam się współpracuje. Będę to powtarzał, bo mówię, no dzisiaj ewidentnie to zagrało, uważam, że to nie? zagrało, tak. Musisz też szczególnie uważać pod brzegiem, bo ona lubi wbijać się tak, a mówię, a masz cienki przypon. Ja go wymieniłem, co prawda, ale... Też pamiętajcie, ja sobie po takich rybach walecznych typu brzana wymieniam przypony, bo kamienie są często obrośnięte racicznicą, różnymi ślimaczkami. Jak ona próbuje się w te kamienie wbić, to my ją wyjmiemy, ale czasem zauważcie, że jest przypon poszarpany, więc to jest kawałek, który warto wyrzucić, nic z tego się nie stanie, a zobaczcie, teraz jakby uszkodzony przypon, mogło to pęknąć. Myślę, że z moim ciągnięciem na pewno wręcz, ale... Jest chyba dobrze. Możesz troszeczkę mocniej nawet pompować, tak? Wiesz, no. Czyli po prostu nie bawić się aż tak, o, z nią. Tak jest. Dobrze. Widzowie na pewno czekają, ta też czeka. Ja też czekam. Ale dobrze, że jesteś przy mnie, bo naprawdę tutaj... Ale jeszcze uklejki nie zrobiłem na twoją wędkę, więc... Widzisz? szybciej biorą brzany niż ukleje. Dobra, tu możesz wyżej wędkę, tak, wiesz, żeby ona nie... mieć kontrolę, tak. Nie? Akurat przepłynął nam po łowisku pontonem. Ale zupełnie, tak jak powiedziałam wcześniej, inaczej się holuje, inaczej się czuje tą rybę na maczówce, czy na fiderze, a na tyczce po prostu, no. Nie przeszkadzało. No ładna ryba. No powiem szczerze, że... No czuć ciężar. Czuję ciężar. Może być taka dobrze 60+. Ładnie kopie. Czuć ciężar, fajnie. A ciężko ją podnieść do góry. No powiem szczerze. Jeszcze nawet o, mamy koszyczek, widzimy. I od koszyczka mniej więcej ile teraz? Metry, wiesz, dokładnie mam metrowy, tak, dokładnie metrowy przypon. To my też jakby będę wiedziała, dzięki temu, ile mogę podciągnąć. O, pięknie. O, widzisz, i to jest... I to jest ten ruch taki, nie? Zresztą na tyczce jest podobnie, tak? Tak, no. Najczęściej to się już podbiera, jak ona już leży, prawda? Tak, no to jest taka waleczna ryba. Na pełnej tyczce ją masz i... Piękna brzanka. I teoretycznie złowiliśmy ją w porze, kiedy nic nie powinno brać. Tak, kiedy już ich podobno nie ma, nie? Zrobiliśmy coś innego po prostu niż... Ja muszę sobie troszkę ten... Tylko pamiętaj, że ona jeszcze może sobie wiesz, odbić, nie? Może to podkręcić, ale... Ona szczerze mówiąc tu bliżej powinna wyjść, to... Bo ja też... To fajniej byśmy sobie ten to brali. Pamiętamy, żeby tam jeszcze sobie ona odpłynęła ładnie. Pięknie. Dobrze, wziąłem to skarpiowe. Brawo! Jest, mamy to! Gratulacje. To ja dziękuję w takim razie. Moim synem żółwika. No,
Różowik Kostków tak zwany. Gratulacje, no. Piękne, proszę. Ale ewidentnie widać, że współpraca tutaj po prostu się opłaca. Widzisz, bo... musisz namówić męża, żeby Federy ci kupił. Na pewno nas będzie oglądał. Na pewno. Ja myślę, o, Jezus, moje piękne. Mój pierwszy raz na Fidera. Tak profesjonalnie, bo łowiłam parę razy, ale to było naprawdę takie bardzo wiadomo jakie. A tutaj no, Marcin wszystko przygotował super. No i naprawdę miałam szczęście. Tak więc, to jest tak prawo laikę, nie? Od razu wiesz, że tak powiem, jak to się nazywa teraz popularnie jest... jak to jest, że brakuje mi w tej chwili słowa, jak... zapraszam na ryb. Torpeda. Uwaga. Ups. Dobra. Masz wypychacz. A nie trzeba, dzięki. To jest tak. Widzisz, jak, a zobacz, jak była delikatnie... Bardzo, no. Delikatnie zapięta. Bardzo. Dobra. Wypuszczamy. Możesz ją jeszcze zaprezentować i czy już puszczamy? Wypuścisz to zdjęcie. No, piękna. Brawo. Ale się cieszę. Serio, mega. Jestem. Gratulacje. Dzięki. Dziękuję. Ale powiem ci, że ja też jestem zadowolony, że strasznie lubię, jak ktoś na moim stanowisku łowi ryby. Naprawdę. No tak, mówisz, bo ty wiesz, że... tak szczerze, no wyciągnąć zawsze jest jakby najprościej. Cała wszystko otoczka wokół to jest jakby to clue tego wszystkiego. No dobrze, to teraz musisz zarzucić, proszę. Aha. Czerwone? Tak. Ja tylko zdążyłem tyczkę cofnąć. No. I kaster. I kaster. Tylko wybierz. Jasne? Takiego, tak. Właśnie ja też mam, o ten będzie dobry. Dobra. Dobra, i teraz? Poczekaj, nie, trzymaj no. Ten. Mhm. Przede wszystkim trzeba sobie to troszkę odpuścić. Dobra, połóż teraz sobie to na tył. Wiesz co, najlepiej byłoby dać klejone, to też tak specyficznie właśnie teraz zacząłem łowić, mm-hmm. Bo wykorzystuję. Możesz pokazać, jak to robisz, żeby klejone, to... Tak. Tu koszyk jest z kolcami. Po prostu wklejone rybaki. One są tak sklejone, mm-hmm. ja to sprawdzałem, tak, że one... Nie puszcza, tak? Puści właśnie, mm-hmm. Wiesz, na dnie. To wygląda, że to jest mocno sklejone, natomiast na dnie to po prostu puszcza, wiesz, świetnie jest to sklejone, naprawdę tu jest ukłon w stronę spławikowców, bo świetnie umieją korzystać, zresztą z takiego rozwiązania federowcy naprawdę bardzo rzadko korzystają. Zapominają, nie? Ja się z tym spotkałem na zagranicznych gdzieś forach, natomiast u nas ja też mało korzystam, po prostu nie mam takiej możliwości. Tu jakbym miał rzut beretem nad to łowisko, częściej bym łowił. Dobra, zarzucamy. Nie stresujesz się? Nie, no połamiesz, to wiesz, to mi to dadzą. No. Ja się cały czas tłumaczę, że po prostu... Dobra, i podciągamy tak jak na maczówkę, tak. Czy... Wiesz, a wiesz, na co celuję? Tylko to jest, pamiętaj, dłuższa linia. Tak. Tam taki jest czubek takiego drzewa jasny, widzisz? Mhm, dobra. O, jak jest to wejście i... Czy ja ci ustawię szczytówkę. Dobra. O, widzisz tam to drzewo, takie takie drzewo tam, wystaje. Dobra, no. I tam rzucamy. I co, normalnie złapać jak na maczówkę, tak, wszystko? Tak, dobra, załóż. Wstać, czy nie? Stań, dobra. Bo to jest kawałek. Łatwiej. Mocny wymach. Mocny? Mocny. Do gór wędka. O, super. Dobra, no i... I tyle, tak? I tyle. No nie rzuciłaś akurat w to miejsce, nie to drzewo, ale... Zostaw. Drzewo jak drzewo. Dobra, i patrz. Teraz widzę, że mam luz na przykład. Nie? To no dobra, tam to, jest to no. nie ma właśnie z no. tym, nie ma w tym problemu, bo... Za chwilę zbierze nam nurt. Widzisz, już teraz, widzę, no, faktycznie. Już teraz zabiera, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. To wtedy, teraz się ustawiło i wtedy ta żyłka po łuku się ustawia do koszyka. No i dlatego tak. To branie takie miałaś nie tak, że zabierało, no nie, tylko takie... ona przesuwała koszyk. Mm-hmm. Ona wzięła, przesuwała koszyk, dlatego te brania były takie... Ja to tak nazywam właśnie takie szarpanie, takie bardziej leszczowe, bo czasem są brania takie, że po prostu dolnikiem byś tu dostała, bo wędkę wręcz zabiera, dlatego zauważ, jak jest wędka, jest przelotka, tak? Ona cztery baja ci nie zabierze, bo widziałem sytuację, że po prostu lądowały wędki w wodzie, ale to wtedy, kiedy było w ten sposób. Teraz zabrać wędkę, to tylko jest chwila momentu. A tak i... hamujesz to tym i dzięki temu właśnie masz bezpieczny. No, w sumie rację. Wtedy po prostu pęka przypon. No i zobacz, to jest praktycznie cała teraz filozofia, czyli teraz trzeba tą
rybę wyczekać, ale powiem Ci szczerze, że ja tego nie cierpię, bo ja już bym to 5000 razy bym przerzucał. Ale to właśnie przez to, że byłeś spowikowcem kiedyś i chyba tu też u Ciebie to wszystko, to ciągle coś robić, czy na lodzie właśnie. Lubię jak się tu pracuje nad tą rybą, pracuje nad tym łowiskiem, ale to jest ewidentnie mówienie takie na właśnie czekanie, trzeba sobie wyczekać. No takie rekreacyjne trochę, bardzo mi się podoba. Zresztą takie klimatyczne właśnie, żebyśmy sobie obejrzeli. Ale taki był cel dzisiaj też, nie? Właśnie, że po tym całym sezonie, żebyśmy troszkę na luzaku połowili sobie. Ja przepraszam wszystkich feederowców za moje błędy, ale faktycznie jakby no to jest ewidentnie mój pierwszy raz i szczególnie z taką dużą rybą. Miałam farta. Nie wierzę, że złowisz drugą, aczkolwiek Ci kibicuję, ja idę sobie złowić tą uklejkę. Dobrze, powodzenia. Nie wiem, czy pamiętam, jak na tyczkę jeszcze się łowi. No, w to nie wątpię akurat. Dawaj mi te uklejki. Biorą? Mam nadzieję, że jak odejdzie, to akurat coś weźmie. Ale fart. Marcin nie widzi, to wezmę drugą wędkę, zarzucę. Zobaczę, czy nauczył mnie, czy jest dobrym nauczycielem. Tutaj widzę, że to jest troszkę krótszy dystans. Tutaj same białe robaki. Dobra, to lecimy z samymi białymi robakami. Ja się obawiam jednego, że tak się wkręcę w tego feedera, że będę musiała nowy sprzęt sobie cały zakupić, żeby tylko właśnie pobawić się tym fiderkiem, bo jestem wierna spowikowi, no ale wiadomo, że ja tutaj muszę teraz tak ze szpulkę. Okay. Damy też tutaj tego białego robaka, myślę, że się Marcin nie obrazi. Zerkę na drugą wędkę, bo może akurat mi się fartnie. Dobra. Dobra. To pamiętaj, że ta jest bliżej. Mhm. I bardziej na lewo. Dobra, czekamy. Muszę powiedzieć, że Marta rewelacyjnie łowisko przygotowała. Świetnie uklejki biorą. Ale to nikt się nie spodziewał tego, więc broń Boże, tutaj nie można mieć tu jakiś. Ukleja. Niestety uklejki czasem jak opanują już wodę, to nic innego nie zrobiłem. Ale można sobie potrenować, już naprawdę dawno już. Nie wiem, czy jestem gdzieś, no nie liczę naszego Torquay i naszego Urban Fishing, ale naprawdę już bardzo dawno nie łowiłem na tyczkę. Ale bym coś z ciekawości sprawdził, wiecie co, zaraz Marta siedzi u mnie, to wiecie co ja zrobię. Spróbujemy na skróta połowić. Nie wiem, czy mam, czy nic nie mam do wrzucenia. A będziemy luzem, nie? Zobaczcie. Marta ma trochę kasterów. Spróbujemy złowić jakąś inną rybę. Ja zresztą bardzo, a trochę za ciężki jest zestaw, zaraz założymy szósteczkę. Marta, biorą! Marta się na razie opala. Czekam. Marta się już opala. Czekam, czekam. A ja korzystam. O, Marta ma rybę.
No mam, ale czekaj, bo się tu spadło mi to. Marcin dalej łowił klejki na moją tyczkę, a ja tutaj kolejne branie na fidera. Zdecydowanie mniejsza ryba, no ale oczywiście trzeba sprawdzić, co tu mamy. A ja myślę, że masz koszyk. Patyk. Patyk mam. Patyk. Smutno mi. No normalnie. Dzień dziecka nie będzie trwał wiecznie. Dobrze jest. Nie wziąłeś wędki do góry. Chciałem cię wygonić ze stanowiska, już łowisz ostatnią rybę. Dobra. Nie, ale naprawdę cieszę się, lubię bardzo jak... To jest niesamowite po prostu. A teraz już wiem, mam pompować, a nie, tak. A nie tylko kręcić. To pamiętaj, kręcić. Że masz, wiesz, cienki masz, no tak. Przypon, a nie wymijaliśmy, bo nie tego... No tak, faktycznie. Czy trochę zmęczony na pewno jest. I tu jest też do widzów, uwaga, zobaczcie. Troszeczkę pomyśleć nieszablonowo, zrobić troszeczkę coś inaczej. No i są naprawdę efekty. No, kurczę, no w taką pogodę łowić ryby. Zauważcie też, że na drugim brzegu nikogo nie ma. Więc te ryby tam po prostu nie są spłoszone, nie są w żaden sposób przestraszone. Ale patrz, złowiłam jedną brzanę, potem złowiłam patyk. A teraz... No... Przyszykowałeś to łowisko naprawdę w 100%. Ja tutaj tylko w sumie siedzę i wyciągam. No bo federowanie, tak jak wszystkim wydaje, jest proste. No tylko żeby dojść do tego, gdzie te ryby są, dlaczego, wiesz, jak ten zestaw, zobacz, ta zmiana haczyka, sama zauważyłaś, tak? Jaki malutki haczyk jest. Prawie mam taki, jak masz na tyczce. Dokładnie. Widzisz moim podbierakowym? No dobrze. Zobaczymy co będzie. Znaczy ja myślę, że wiem co będzie. Będzie brzana, bo nawet czuć takie czuć, chyba kopnięcie. Czuć, powiem ci bardzo. Ale już mi się lepiej ją ciągnie, jakoś tak bardziej tak pewniej. No też zestaw. Ja później pokażę, jak ten zestaw wygląda. Może delikatnie troszeczkę. Właśnie tak uważać, tak? Dobra. Boję się, że jest przypon zmęczony, wiesz? Mhm. No mniejsza jest. Ale nie jest duża, ale taka waleczna, powiem ci. Ją po prostu wyjebać, wiesz? Ona się po prostu nie... No może nie jest taka Kurczę, sama. Powiem ci, właśnie ona tak wielkościowo podobna, ale... Dlaczego tak... O. Fajna jest. Jezu, jaka waleczna. Patrz, jak ona jeszcze... Pięknie widać. Ojojoj. Powiem szczerze, że ja już prezent na święta dostałam. Zobacz, jak widać przypo... Ciach. Jest. Brawo. Kolejny żółwik kosterów. Ładna, taka sama. Ładna, bardzo. No piękne. Ale, no nawet może być. No. A zobacz jakiś, zobacz, poczekaj. No. Poczekaj, tu coś mamy, nie? Uratujemy ją, zobacz. Czy ktoś ją już miał? Chciałbym teraz, poczekaj. Prosimy o znalazcę, szukamy teraz, kto łowi na złote haczyki. Brzany na zapraszam do mnie, wrzucam mu do kosza. Oddam. Tak więc brzana uratowana. Właśnie. Możesz to są odłożyć naprawdę wędkę, tak? Silne ryby i ja tutaj... Zaprezentujmy tylko i... Zaprezentujemy, wypuszczamy, żeby nie męczyły się. I tak ją dzisiaj uratowaliśmy, bo haczyczek... To jest taka trochę moja, trochę twoja. Piękna ryba. Piękna. No myślę, że tak ma... 60 cm ma, może nie mieć, ale może mieć blisko. Ale po takie przyjechaliśmy właśnie. Super ryba. Ja ją wypuszczam. Masz, i oddam ci twój tron. Może sobie jeszcze z jedną chociaż złowiła. Na pewno złowisz tutaj, wiesz. Oj, czekaj, bym się zapomniał. Fajnie, szybko wypuszczona, tak więc ona gdzieś niezmęczona. Bajk. Dobra. I można łowić Dziękuję. Na federa. Ja już swoje zrobiłam.
Super. I spod drugiego brzegu też, super, tak? Tak, no na te same kij dokładnie. Te same robaki dałam, też klejonego. Wszystko to samo. I też właśnie narzuciłam troszkę bardziej w prawo teraz, ten drugi raz. Na rozmycie. Dokładnie. Kurde, siadam ja. Ja wracam do siebie. Masz skrócika zanęconego, zaraz będą płotki. Dobrze, dzięki. Ale bajka. Widzieliście, Marta dwie ładne brzany złowiła. Już nie chcę mówić, że ją wygoniłem, ale już poprosiłem, żeby poszła na stanowisko, bo chcę wam pokazać zestaw, jak wygląda. Słuchajcie, do brzan z premedytacją wybrałem mocniejsze wędki. Wziąłem Horizona Pro X-Class 4 metry. Może nie tyle mocniejsze, co chciałem mieć dłuższe, żeby po prostu nie wchodziły mi w kamienie, tak? Zależało mi na tym, że po prostu dłuższą wędką uważam, że jest bezpieczniejsze holowanie po prostu. I też można, wie mniej żyłki, mniej plecionki jest nad powierzchnią wody. Tak więc plecionka plus Horizon X-Class Pro 4 metry. On jest do 80 gramów. Kołowrotek to jest 6000 Matrixa. No kiedyś były bardzo, zresztą bardzo je lubię. Dosyć mocne kołowrotki, przede wszystkim rzeczne. Ale zestaw. Zestaw jest naprawdę bardzo prosty. Tutaj nie ma aż dużego takiego nurtu mocnego, tak jak widuje się na Odrze, na Wiśle, i tą siłę brzany jest potęgowana przez nurt, są duże kamienie. Tutaj na środku takich kamieni nie znalazłem, one prawdopodobnie są pod brzegiem. Dlatego też nie zastosowałem strzałówki. Plecionka, do tego dowiązana jest Feder Guma 08, to jest jakiś 20-centymetrowy kawałek. Ona jest dosyć mocna, tak, żeby tą rybę amortyzowało. I do tego, no właśnie zdjąłem w tej chwili, ale bo wymieniam, metrowy przypon z małym haczykiem 16. Tylko te, wiecie, te 16 są też są różne. Zależało mi na haczyku po prostu małym i mocnym, tak, żeby po prostu utrzymać tą brzanę. Co ciekawe, próbowałem 20 przypon, 18, tak, czyli starałem się łowić je grubo, nie miałem brań. Spróbowałem po prostu łowić cieniej, pozbyłem się przede wszystkim uklejek, bo łowimy na 3 pineczki, tak? Zarzucenie 3 pinek tu na tej bliższej linii, na której startowałem, to jest 5 sekund, już mamy tę uklejkę albo mamy zjedzone wszystko. Więc mówię, 3 pineczki, zresztą tymi pineczkami też nęcimy. Pamiętajcie, to się bardzo wyróżnia na dnie, bo tego po prostu w ogóle nie ma. Nie daje tam nawet grama, to jest tylko to, co jest na haczyku. Reszta to jest klejony robak, ewentualnie troszeczkę kastera. Tak więc zobaczcie, zestaw jest banalnie jest prosty, też nie daje federlinku, bo chcę, żeby to po prostu było jak najbardziej przyklejone do dna. Koszyczek jest 50-gramowy, odmierzone mam drugą linię 32 metry, tak więc to jest około 12-13 metrów od drugiego brzegu, tam gdzie jest spokój. Tak więc banalnie prosty zestaw, aby tylko znaleźć dobry sposób. Dobra, kończymy naszą świąteczną przygodę jesienią. Myślę, że dosyć udany ten dzisiejszy dzień, nie? Jak myślisz? Wiesz co, na początku byłem trochę sceptycznie nastawiony. Sceptycznie, no. Optymistycznie byłem do łowienia, sceptycznie w trakcie łowienia, bo zresztą to są fajnie, bo to są ryby, czyli chcieliśmy od razu łowić te brzany, myśleliśmy, że je będziemy mieli na pęczki. A jednak trzeba było trochę pokombinować. No, cieszę się, że naprawdę coś udało się wymyśleć, żeby tym bardziej coś niekonwencjonalnego, żeby te rybki po prostu złowić. No, ja się bardzo cieszę, że ja złowię na fiderę. Naprawdę tutaj jestem zachwycona. Naprawdę mój prezent świąteczny został już otwarty, że tak się wyrażę. A przede wszystkim, poza tym, że my połowiliśmy, była piękna pogoda, wy teraz oglądacie ten film, korzystając z okazji, chcemy życzyć wam wszystkiego najpiękniejszego, żebyście spędzali te święta w taki sposób, jaki chcecie. Spełniajcie marzenia i po prostu dbajcie o siebie. Ja jeszcze życzę, żebyście mieli tak piękne słońce, jak mamy dzisiaj, żeby cała zima taka była. Dokładnie. I cały nowy rok. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i pamiętajcie, śledźcie nasz kanał. Cyk, cyk, cyk. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.